Mogliśmy dziś słyszeć w Kościele fragment z proroka Izajasza z 61 rozdziału. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej. Zwróćmy uwagę na te słowa ostatnie, abym obwieszczał rok łaski od Pana, jak było to dotąd tłumaczone. Po przeczytaniu tych słów w synagodze Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa, które usłyszeliście. Także i to, że rok łaski od Pana się rozpoczyna. Rok, który trwa i będzie trwał do końca świata. Wtedy wypowiedziany w synagodze w Nazarecie. Cóż to jest ten rok Pański? To raz na 49 albo 50 lat rok jubileuszowy. Idea zasadnicza tego roku jest taka, że ma wszystko wrócić do pierwotnego stanu. Tak jak cały czas w proroctwach pojawia się powrót do tego, jak Bóg uczynił świat piękny, harmonijny, nie walczący ze sobą, człowiek w przyjaźni z Bogiem i człowiek pojednany z innymi. Rok jubileuszowy pojawił się w momencie, kiedy Izrael został podzielony na 12 pokoleń. Ziemie przynależne każdemu z pokoleń zostaje podzielone na rody i rodziny. I zasada była taka, że tak jak Pan przydzielił każdej rodzinie, rodowi, plemieniu, tak ma to pozostać. Ale zdarzały się sytuacje trudne, gdy trzeba było sprzedać część ziemi, ponieważ przyszedł głód. Albo ktoś był bardziej operatywny, ten sąsiad. Zwłaszcza za czasów proroka Ageusza archeolodzy odkrywają, że ogromne były przeniesienia własności z jednego sąsiada na drugi. Dlatego u tego proroka mamy tyle wezwania do sprawiedliwości społecznej, do darowania i potępienie dla tych, którzy chlubią się tym, że potrafili być bardziej sprytni i obrotni od innych. Dlatego pojawia się rok jubileuszowy, żeby własność wróciła do tego, który otrzymał, albo którego przodkowie otrzymali tę ziemię. Żeby dziecko sprzedane z powodu głodu i biedy mogło wrócić do ojca. Żeby pożyczki nie trzeba było oddawać, ale była ona darowana. Raz w tym roku jubileuszowym na 50 lat. Łatwo wyobrazić sobie, że coś takiego w społeczeństwie prymitywnym, gdzie dominuje gospodarka rolna, jakoś może gospodarka wytrzymać. Ale kiedy zwiększa się handel, zwiększa się produkcja rzemieślnicza, to łatwo tu o kombinowanie. Ile jeszcze jest do tego roku jubileuszowego, który tak sprawi, że pożyczone pieniądze przepadną od tego, który pożyczył? Widzimy, że Żydzi mieszkający w diasporze, zwłaszcza w diasporze bogatej w Egipcie, wymyślili tak zwane pismo prosbole, które przewidywało rok jubileuszowy i zastrzegało się, że się pożycza pieniądze, ale nie będą one darowane z powodu roku jubileuszowego. Widzimy niedogodność tego przepisu, bo ono trochę ogranicza właśnie tą przedsiębiorczość, tą rywalizację, konkurencję. Ale tak naprawdę ten rok jubileuszowy miał na celu to, co słyszeliśmy dzisiaj. Pomoc, darowanie. Miał przechodzić w takie rozumienie duchowe. Powrót do Boga. Powrót do jedności pomiędzy ludźmi, którzy się pokłócili i poróżnili. Darowanie nie tyle długów finansowych, ale darowanie długów moralnych, grzechu, krzywdy. To właśnie o to idzie także w tym ogłoszeniu przez Jezusa, że dziś wypełniły się te słowa. Dziś wypełniają się. To dlatego jest nieporozumienie z Jego rodakami.
ponieważ wyraźnie im powiedział, że do tego pojęcia, tego roku jubileuszowego, który on ogłasza, potrzebna jest wiara. A tej wiary nie mieli. Dlatego też nie uczynił prawie żadnego cudu wśród nich. Ten rok jubileuszowy, który się zaczął od tej proklamacji w nazaretańskiej synagodze, trwa do końca świata. Darowanie, łaska, opatrywanie ran, przebaczenie. Do tego potrzeba wiary i miłosierdzia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo na ten czas, który jest przed nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.